Dzień dobry, zacznijmy od tego, że nie wiem, jakie słowa chodzi. Proszę powiedzieć, o które słowa chodzi. Mówię o tym na przykład, że jaki bardziej ofensywny skład mógłby być i tak dalej, i tak dalej. Gdzie byście tam wstawili Krystiana Bielika, czy tam wypowiedzi takie, no, których ton być może przez ludzi został odebrany w taki, a nie inny sposób. Ja myślę, że to, że wczoraj miałem okazję i chęć porozmawiać z dziennikarzami, wynikało tylko z tego, że po treningu widziałem, że stoją na słońcu i nie było zaplanowanej żadnej aktywności medialnej. Podszedłem na początek, witając się z nimi, mówię, że gorąco i jak wy wytrzymujecie bez alkoholu. No i mówię, że jedni mówicie, że dobrze, inni, że ciężko. I mówię, że nie zamieniam niestety wody w wino. Dzisiaj można przeczytać w mediach, że ja uważam, że mamy słabych piłkarzy, bo i nie zamienię wody w wino. Także wszystko jest nagrane. Każdy może sobie otworzyć tą rozmowę i zobaczyć, kto ma jakie intencje, żeby takie bzdury wypisywać. Jeśli pyta mnie ktoś, czy można ustawić inny skład, czy inny, to oczywiście, że można, tylko się zawsze pytam, kosztem kogo? Jeśli chcecie, panowie dziennikarze, państwo dziennikarze, dziennikarki, panie dziennikarki, żeby wystawić czego to innego zawodnika, to ja mówię, okej, tylko powiedz za kogo, bo w 12 nie możemy grać, tak? Jeśli chcesz Krystiana Bielika, jeśli chcesz drugiego napastnika, to trzeba kogoś z tego składu po prostu wyrzucić, tak? I gdzie tu jest arogancja, gdzie tu jest jakieś złe intencje? Ja nie musiałem w ogóle rozmawiać, a porozmawiałem, bo uważałem, że chciałem, żebyście wiedzieli, co się wokół reprezentacji dzieje. Ale dzisiaj wychodzą tutaj na konferencję, nie czytając cały dzień w ogóle internetu. Jeden z asystentów mówi, że zrobił mi screena, nawet mam w telefonie. Mówi, że mogą być pytania o to. I ja zobaczyłem przed wejściem do naszego busa, że o to jest afera. No to o mnie to źle nie świadczy. To świadczy o tym, który takie bzdury pisze.